Budowa domu w Paragwaju, dom z cegły ceramicznej, kontynuujemy około 80 m2 i w dzisiejszym odcinku skupimy się przede wszystkim na materiałach budowlanych, jak i na czasie budowy. Jeżeli to Was interesuje, zapraszam na wideo. No, tutaj możecie fasadę zobaczyć. Bardzo dobry stan. Oczywiście będzie ona jeszcze czyszczona. Tutaj wewnątrz widać już tynki. Tutaj jest typowy paragwajski dach, też z ceramiki. Tu można też dobrze zobaczyć. I tutaj już od strony zewnętrznej również wygląda to obiecująco, uważam. Także dach typowy z drewna, czy belki, konstrukcja dachu. I tutaj można lepiej zobaczyć właśnie ceramikę. I potem będzie kładziona jeszcze tak zwana membrana, tak aby dach odizolować od wpływów promieni słonecznych. Tu jeszcze może lepiej widać. Właśnie dla tych, którzy się interesują trochę kwestią techniczną. I to jest stara paragwajska metoda, która jest już sprawdzona od lat. No a tutaj jeszcze króciutko pokażę Wam kawałek działek budowlanych. Hop! I lecimy na dom pokazowy, do którego chętnie zapraszamy. Tu znowu powracając jeszcze do konstrukcji dachu, można dokładnie zobaczyć. Tu jest wejście główne do domu, zadaszone jak widać. I tutaj jeszcze będzie chodniczek naokoło, tak żeby nogi się nie moczyły. I tutaj piękne palmy. No akurat w tym tygodniu pogoda nie za bardzo dopisuje, ale na ogół jest słonecznie, jak widać na załączonych zdjęciach i na załączonym wideo. Tutaj oczywiście są inne materiały używane do tego domu. A tutaj standardowe materiały. I widać postęp, tak jak wspominałem, 9 kwietnia rozpoczęliśmy budowę. A tutaj widać chłopaków na dachu oraz pracujących przy wypełnieniu oraz przy chodniku. Tutaj od wewnątrz widać praktycznie taras, czy w sumie on jest zadaszony, i tutaj inne wejście, w sumie boczne wejście do domu. Po części widać wewnątrz, że ściany są już odynkowane. Tutaj, jak zauważyliście, okna będą dopiero na koniec wstawiane, dlatego dla niektórych, może przyzwyczajonych z Polski czy z Niemiec,
sytuacja w Paragwaju wygląda inaczej. Dlatego, jak widzicie, całe prowadzenie budowy, zaczynając od materiałów, poprzez organizację, jak i mentalność Paragwajczyków, nie jest proste dla Europejczyków. Dlatego polecamy naturalnie naszą firmę. Proszę w komentarzach piszcie wszelkiego rodzaju zapytania, korzystajcie z naszych usług. Oferujemy działki budowlane, jak i samo wykonanie domów. Najbardziej oferujemy, czy najlepiej polecamy domy pod klucz, nie macie żadnych problemów, na zespół złożony z architektów spełni każde wasze żądania. A więc widzimy się w następnym wideo, subskrybujcie kanał, lajki w górę, jeżeli tego nie zrobiliście jeszcze, i widzimy się w następnym wideo. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.